Jezu, dobry pasterzu, prosimy Cię za cały Kościół Święty, aby wszystkim narodom mógł głosić dobrą nowinę o zbawieniu. Jezu, dobry pasterzu, prosimy Cię za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, aby za Twoim przykładem wiedli lud Boży do pełni życia i szczęścia. Panie, prosimy Ciebie. Prosimy Cię za wszystkie osoby sprawujące władzę na świecie, aby nigdy nie dążyły do panowania nad ludźmi, ale zawsze im służyły. Panie, prosimy Ciebie. Prosimy Cię za wszystkie dzieci, które dziś przyjmą Ciebie pod postacią chleba, aby nigdy nie rzosły z dróg zbawienia. Panie, prosimy Ciebie. Dobry pasterzu, prosimy Cię za naszych rodziców, krewnych i nauczycieli, abyś wynagrodził ich miłość i trud podejmowany dla naszego dobra. Panie, prosimy Ciebie. Pasterzu, prosimy Cię za nas wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy wtworzyli w Tobie jedną wielką rodzinę. Panie, prosimy Ciebie. Boże, wysłuchaj nasze prośby, które z ufnością do Ciebie zanosimy i udziel nam swoich darów przez Chrystusa Pana naszego. Oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy, obmyj mnie Twą świętą krwią. Podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twe. Pan z wami. Górę serca. Zanosimy.
dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który składził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.